dopiero zacząłem kręcić, bo robiłem zdjęcia, bo totalnie mowę mi odjęło. Byłem w tylu już miejscach od roku. Jeździmy po Schwarzwaldzie, po innych zakamarkach, miejscach pięknych. Jedno piękniejsze od drugiego i jak to ogląda moje filmiki, to widzi, że nie siedzimy w domu, tylko cały czas penetrujemy Schwarzwald i inne piękne miejsca, które są w Niemczech. No, wolne dni, no, nie ma nic do roboty, także no, pasja jest taka, jaka jest, każdy ma swoje, a my mamy grupkę i zwiedzamy i miejsca są normalnie, mowę odbiera, to jest niesamowite. Przyroda, natura daje nam tyle radości. Kto umie to odebrać, to jest, nie oddałbym tego za nic. To jest piękne. Nie wiadomo w ogóle nawet co powiedzieć. Mowę odejmuje całkowicie. Ale zamknę gębę i zobaczcie sami. Cisza. Nawet ptaki nie śpiewają, tylko ja dziamię, ale już się zamykam, także popatrzcie sobie, co tu jest. I słoneczko powoli zachodzi. Jutro go przywitamy za moimi plecami. Piękny dzień. Piękna panorama. Cisza, spokój. Bajka. Totalna bajka. Wieczór się zbliża, słoneczko już zaszło, księżyc mamy w górze, panorama przed nami taka się snuje,
normalnie totalny odjazd. Pięknie. Pięknie. Słoneczko tam daje nam jeszcze kompozycję. A ja muszę patrzeć pod nogi, co robię, bo jest tyle szczelin, że można tak się wykopertnąć, a pod nogami 100 metrów w dół. Tu moja ławeczka urzęduje, a tu moje lokum. I zaraz się szykujemy do spania, jeszcze kolacyjka. I do zobaczenia jutro. Na wschodzie słońca, nogami do przodu. Nogami w kierunku słońca. Tak to ujmę. A wschód będzie za mną, czyli odwrócę się, czyli tam. Także jutro witamy się takim widokiem ze słoneczkiem. Do zobaczenia. Słoneczko zaszło. Pożegnaliśmy dzień. Księżyc wyszedł. Cisza, spokój. Szykujemy się do spania. A tam... O tam. Jutro powitamy nowy dzień. A tu... O, nie widać. A tu właśnie w tym miejscu jest mój hamak. Już jest tak ciemno, że nie widać.